Popatrzmy na te dwie proste i zastanówmy się, czym one się różnią. Mamy takie dwie proste w układzie współrzędnych tutaj narysowane. No, na pierwszy rzut oka widać, że różnią się tym, że jedna jest bardziej stroma z drugiej, mianowicie ta fioletowa, czy też różowa, nie wiem jak ten kolor dokładnie nazwać, jest bardziej stroma niż ta niebieska. No i to jest takie intuicyjne, bardzo pojęcie, że ta jest bardziej stroma, ta mniej, czy też ta jest bardziej nachylona, ta mniej nachylona. Umiemy to nazwać i wyczuwamy to dobrze intuicyjnie, bo to się odnosi do naszego życia codziennego. Jak na przykład podchodzimy pod górę czy podjeżdżamy rowerem pod górę, no to czujemy, kiedy jest bardziej stromo, kiedy jest mniej stromo, bo to jakoś wpływa na to, jak się męczymy na przykład. No i w matematyce też jest ważne, żeby to nachylenie, to jak stroma jest dana prosta, umieć określić, ale w matematyce to nie chodzi tylko o to, żeby umieć nazwać to jakimś słowem, że ta jest bardziej stroma czy ta mniej stroma, tylko żeby. Móc to określić dużo bardziej precyzyjnie, żeby móc porównywać nachylenia różnych prostych, więc najlepiej jest, gdybyśmy mieli jakąś liczbę, jakiś parametr, który mierzy nachylenie, żebyśmy mogli dla wszystkich prostych o takim samym nachyleniu przypisać wartość jakiegoś parametru. I to, żeby było tak, że prosta o tym parametrze większym jest bardziej nachylona, a prosta, która ma ten parametr mierzący nachylenie mniejszy, była mniej nachylona. No to jak to można zrobić? No można na przykład popatrzeć na to w ten sposób, że zobaczmy, o ile zmienia się współrzędna pozioma, czyli x, i jaka zmiana współrzędna y temu odpowiada. I wziąć stosunek tych dwóch wielkości, czyli podzielimy zmianę w kierunku pionowym, zmiana w pionie, napiszę tak, zmiana w pionie, przez zmianę w poziomie. Zmianę w poziomie. Mógłbym użyć słowa przyrost, czyli przyrost wartości w poziomie, przyrost wartości w pionie. No to o co tu chodzi? No weźmy najpierw tę prostą. Popatrzmy tutaj na jakiś punkt. Powiedzmy, że przesunę się w poziomie o jedną jednostkę, czyli wyląduję tutaj. To o ile muszę, muszę się przesunąć w pionie, żeby znowu wrócić na wykres funkcji? No muszę się przesunąć o dwie jednostki. I znajduje się wtedy tutaj. Czyli tutaj zmiana w poziomie wynosiła plus 1, a zmiana w pionie wynosiła plus 2. Czyli w tym wypadku, tutaj, dla tej prostej, ten, ta zmiana w kierunku pionowym była równa 2, a zmiana w kierunku poziomym była równa 1. No ale mogę też inaczej tutaj do tego podejść. No mogę na przykład wziąć, wystartować z tego punktu, nie przesunąć się w prawo o 1, tylko, no nie, przesunąć o 3. I dojadę do tego punktu. No to teraz, o ile muszę się przesunąć w pionie, żeby znowu być na wykresie mojej funkcji, na wykresie prostej, no to w pionie muszę się przesunąć o ile jednostek. No tutaj się przesunąłem od, odtąd dotąd, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 6. Czyli tym razem w pionie się przesunąłem o 6, a w poziomie musiałem się przesunąć o 3. No i widzimy, czy 2 podzielić przez 1, czy 6 podzielić przez 3 to jest zawsze tyle samo. I to jest równe, po prostu. 2. Więc to nachylenie, ten współczynnik kierunkowy, no bo to będziemy nazywać nachyleniem, ten parametr. Że to jest nachylenie. Nachylenie, czasami się to nazywa współczynnik kierunkowy prostej. To jest właśnie taki stosunek. No i widzimy, że niezależnie od tego, jak te punkty wybierzemy, no bo możemy tutaj dalej się bawić. Możemy wziąć na przykład punkt tutaj i punkt jakiś tutaj. No, i tutaj się przesunęliśmy o ile? W poziomie o 4 jednostki, a w pionie się przesunęliśmy o 8 jednostek. Czyli to jest to samo co 8 przez 4. Tak czy inaczej, ten współczynnik kierunkowy to nachylenie dla tej prostej jest równe 2. No dobrze, a zobaczmy, jak to będzie dla tej niebieskiej prostej. Czyli ten mój współczynnik kierunkowy to nachylenie. Napiszę teraz tak, może trochę inną tutaj jeszcze notację wprowadzę która też się często pojawia. Czyli to nachylenie to jest, tutaj napisałem słowami, a ja teraz napiszę takimi symbolami. Delta y przez delta x. To jest grecka litera delta i ona znaczy właśnie dokładnie zmianę. Jej się używa w takim kontekście, że delta y oznacza zmianę y. Zmianę współrzędnej y. Delta x oznacza zmianę współrzędnej x. No to weźmy jakiś punkt tutaj na wykresie tej prostej, powiedzmy weźmiemy ten punkt. No i zobaczmy, o ile się musimy przesunąć jak do góry, jak się przesuniemy o jedną jednostkę w prawo. No jak się przesuniemy o jedną jednostkę w prawo, to musimy do góry też o jedną jednostkę pójść. Jak się przesuniemy o jedną w prawo, znowu no to znowu o jedną do góry. Widzimy, że za każdym razem, jak się przesuniemy o jedną w prawo, to musimy pójść o jedną do góry. Czyli ten stosunek tutaj to będzie 1 podzielone przez 1. Czyli to nachylenie jest równe 1 dla tej prostej. No, widzimy, że ono jest mniejsze. Ten parametr, który mierzy nachylenie tej prostej jest mniejszy niż dla tej prostej. Co oczywiście widzieliśmy też z wykresu, że ta niebieska prosta jest mniej stroma, mniej nachylona. No i podobnie jak dla ta tamtej prostej, tutaj też możemy się przesuwać niekoniecznie o jeden. Możemy się przesunąć na przykład, no nie wiem, o trzy jednostki w prawo, no to musimy pójść o trzy jednostki do góry. Czyli tutaj. Ten przyrost jest równy plus 3 i ten przyrost też jest równy plus 3. No ale równie dobrze możemy się przesuwać w drugą stronę, w lewo. Na przykład możemy wystartować z tego punktu i przesunąć się na przykład, no nie wiem, o 3 jednostki w lewo, czyli przyrost będzie minus 3 w lewo. I wtedy musimy pójść o 3 jednostki w dół, czyli mamy przyrost w dół równy minus 3. Czyli dla tej prostej, ta jedynka, to równie dobrze można być zapisana jako 3 podzielone przez 3, czy też minus 3 podzielone przez minus 3, zawsze ten stosunek jest jednak równy 1. Czyli ten przyrost w pionie podzielony przez przyrost w poziomie jest zawsze równy 1 dla tej prostej. Czyli współczynnik kierunkowy, nachylenie tej prostej jest równe 1. Więc tak mierzymy nachylenie prostej za pomocą takiego prostego stosunku.